Czas, który mamy, jest trudny tutaj dla nas, dla przedsiębiorców. Cała nowa polityka fiskalna, która weszła w zeszłym roku, to, co dzieje się w tym roku, wszędzie szalejąca inflacja, w tym wszystkim nasi przedsiębiorcy muszą sobie poradzić. Zachęcam do korzystania tych instytucji, które dzisiaj tutaj uczestniczyły. Są na sali też osoby, które w poprzedniej edycji też były. Są tutaj, witam serdecznie przedstawicieli Agencji Rozwoju Pomorza, Agencji Rozwoju Przemysłu, Fundusz Pomorski Pożyczkowy, sporo jeszcze innych osób. Ale proszę, gdybyśmy ich witać, to faktycznie dużo czasu tutaj zeszło. Cieszę się, że jesteście zawsze z nami. Jest też przykład na to, że wszelkiego rodzaju podróże kształcą. Można jechać do bardzo małej gminy, która ma 2-3 tysiące mieszkańców i zaciągnąć tam świetne pomysły. W biznesie mówi się o... Czy też do dużych gmin, gdzie też podglądamy, patrzymy, jak realizować nasze cele. My nasze cele w gminie Szemut możemy realizować jako samorządowcy. Ja jako wójt, przewodnicząca Rady Gminy z radnymi, którzy też na tej sali są, możemy realizować dzięki Wam pieniądzom, które do gminy wpływają. Chcielibyśmy, aby gmina Szemut stała się takim forum wymiany doświadczeń takich przedsiębiorczych, 5 diamentów. A 5 dlatego, bo jak kolor loga każdy zna, kierunek jest jeden tylko do przodu, ale mamy 5 kolorów. 3 diamenty będą przedsiębiorczości i 3 diamenty będą aktywnych społecznie. I już od tego dnia, dzisiaj, musimy się dalej rozglądać po przedsiębiorcach, aby za rok, może nawet i poszerzać, pewne kategorie, patrzę na Pana Marszałka, Gryf ma tam nie wiem ile tych kategorii, no my w Szemudzie zaczynamy tutaj skromnie, także witam jeszcze raz wszystkich serdecznie na spotkaniu noworocznym z przedsiębiorcami w gminie Szemud. Byliśmy tu przedsiębiorcy, bo to jest właśnie ta grupa osób, która jest bardzo zaangażowana w rozwój gospodarczy nie tylko tej gminy, ale całego powiatu Wejherskiego. Wpływa nam demograficznie mieszkańców w bardzo szybkim tempie. Ta liczba przekroczyła już 226 tysięcy. Najbardziej ludny powiat w województwie, czwarty w Polsce. Ale z tej liczby ogromnej osób też bardzo dużo prowadzi działalność gospodarczą. Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą mamy prawie 23 tysiące. Spółek prawa cywilnego 1400, prawa handlowego prawie 2 tysiące. A więc widzicie Państwo, jak to jest ogromne zaangażowanie.